Skąd się bierze strach? Sam początek strachu to należy sięgnąć do ogrodu Eden. Tam na samym początku wiele rzeczy się zaczyna. Również strach. To jest ten pierwszy moment, kiedy człowiek zaczyna odczuwać, że Bóg jest przeciwko niemu. A Bóg się nie zmienił. Bóg jest taki sam. To my się zmieniliśmy. To my, kiedy przestaliśmy ufać Bogu, kiedy przestaliśmy słuchać to, co Bóg mówił, to zaczynamy się chować. To jesteśmy my, mimo że nas tam nie było, ale to jesteśmy my jako cała ludzkość. I dlatego i dzisiaj, kiedy człowiek rodzi się, to taką naturalną myślą jest lęk. Lęk przed Bogiem. Chowamy się i uciekamy. A Bożą myślą jest to, żeby nas z tego lęku wyrwać i przekonać, że nie musimy się przed nim chować, że nie musimy przed nim uciekać. Więc lęk i strach w tym takim najważniejszym wydaniu, kiedy patrzymy na nasze życie, to jest lęk przed Bogiem, który jest zupełnie niepotrzebny, ale jest też wiele okoliczności życia, których możemy się lękać. I Pan Bóg wychodzi naprzeciw tym wszystkim lękom. W Biblii, jeżeli jestem nie pierwszym, który mówi na temat strachu, to już podejrzewam, że jakieś statystyki mieliście na ten temat, ale ponad 100 razy Bóg mówi: nie bój się. To jest jak refren, który pojawia się w wielu momentach, tak Starego, jak i Nowego Testamentu. Ludzie, którzy bali się, ludzie, którzy stają w obliczu Boga, aniołów. Bóg przychodzi z tym samym przesłaniem: nie bój się. Przed nami trudne wydarzenia, a Bóg mówi: nie bój się. Nawet jeżeli to jest powód, żeby się bać, kolejne wojny i wieści wojenne, również te biblijne, a Bóg mówi: nie bój się, bo czy twoje banie się coś zmieni? Ale kiedy się nie boisz, kiedy nie jesteś sparaliżowany swoimi myślami, to wszystko może poukładać się zupełnie inaczej. Więc Bóg przychodzi i mówi: zaufaj, że ja naprawdę potrafię poukładać pewne rzeczy w twoim życiu. I wiecie, łatwo się takie rzeczy mówi i czyta w momencie, kiedy jest wszystko dobrze. Ale wszystko zaczyna się tak naprawdę, taki sprawdzian naszej wiary, kiedy sprawy się komplikują. I tak jest za każdym razem. Kiedy jest wszystko dobrze, kiedy sobie czytamy te Boże obietnice, mówimy: pięknie i chwała Bogu i Bóg jest miłością. Ale kiedy zaczyna się dziać coś złego, wtedy nasza wiara jest testowana. Zatem mówiąc o strachu, wziął się z Edenu. Tam na samym początku człowiek, kiedy przestał ufać Bogu, że Bóg ma dla nas dobre plany, że życzy nam dobrze, że naprawdę chce dla nas wszystkiego najlepszego. Kiedy poszliśmy swoją drogą, wtedy zaczęliśmy się bać, chować, ukrywać, uciekać. I wciąż to uczucie braku zaufania, że kiedy przychodzi problem, że Bóg potrafi go rozwiązać, że Bóg potrafi poukładać, jest takim wyzwaniem i problemem naszego życia. Boimy się i bierzemy sprawy w swoje ręce. To nie znaczy, żeby nic nie robić, ale to znaczy, że nieraz boimy się, że to wszystko w naszych rękach. Strach może być też czymś dobrym, żeby nie ominąć tego elementu, bo tylko głupi się nie boi. Strach nieraz nas powstrzymuje przed zbytnią brawurą, przed chodzeniem po wysokich drzewach. Różne będą te elementy, gdzie strach się przydaje. Ale zazwyczaj jest tym elementem, który nas powstrzymuje. Mądrością będzie wyczuć, kiedy ten strach jest od Boga, a kiedy to jest ten moment, kiedy trzeba wołać i prosić, żeby Pan Bóg wymienił ten nasz strach na Jego odwagę. No ale przechodząc do sedna kwestii strachu wobec wojny. Przez właściwie dziesięciolecia wojna była dla nas czymś dalekim. To się tam gdzieś działo, w wiadomościach telewizyjnych. Aż 2 lata temu
wojna pojawiła się gdzieś u naszych bram. Również dla mnie był to bardzo duży przełom, taka wiadomość, która zastała mnie na wyjeździe w Tanzanii. Wtedy też byliśmy i powiem wam, że to też było niezwykłe, że kiedy byliśmy tam, i ja wiedziałem, że geograficznie to jest tu blisko, ale kiedy tylko oglądałem te sceny gdzieś w relacjach reporterów, to było tam. Ale kiedy przyjechałem i byłem już tu, to ta wojna stała się dużo bardziej realna. I tak jest z każdą wojną w naszym życiu. Patrzymy na tragedię, patrzymy na cokolwiek dzieje się z tych dramatycznych rzeczy. I dopóki to jest tam, no, dopuszczamy na zasadzie logiki, tak, dzieją się te rzeczy, ale tak bardzo nas to nie dotyka. Każda wojna staje się dużo bardziej realna, kiedy zaczyna być blisko. Czy da się przygotować na takie wydarzenia? No nie da się. I nie da się, i może trochę się da, ale najprawdopodobniej zaskoczy nas to, jak reagujemy na te wydarzenia. Możemy sobie nieraz teoretyzować i gdybać, jak się zachowamy w takiej czy innej okoliczności, i nieraz warto się zastanowić, ale najprawdopodobniej zaskoczy nas to, jak się będziemy zachowywać. Słowa Jezusa, które już usłyszeliśmy, które mówią o tych wydarzeniach, które wokół nas, o tych wojennych. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, i czytam od 8 wiersza. On zaś rzekł. To jest ten moment, kiedy uczniowie pytają się o koniec świata, o przyjście Jezusa. Czy jakoś możemy to przewidzieć? Czy będą jakieś znaki, które będą to zapowiadać? I Jezus mówi: baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: ja jestem, i czas się przybliżył. Brzmi znajomo, prawda? Nie idźcie za nimi. I powiem wam, że będąc w Kościele Adwentystów od 24 lat, ileż to razy słyszałem: już Jezus przychodzi, to jest ten moment. I ludzie bez przerwy podgrzewają atmosferę w taki sposób: już, to już się dzieje. A wojny, te, które są takie najbardziej spektakularne, i oczywiście będziemy patrzeć w kierunku Bliskiego Wschodu, bo to tam jest takie zarzewie niepokojów, no a najgorsze wojny te, które wokół nas. To, że wojny dzieją się cały czas gdzieś tam w różnych miejscach, to nas tak bardzo nie boli, ale kiedy wojna wybucha gdzieś tu blisko, to mówimy: to już jest to, to właśnie zaczyna się to dziać, to już właśnie jest teraz, kiedy proroctwa się wypełniają. One się wypełniają cały czas, a każdy dzień przybliża nas do przyjścia Jezusa, i nigdy nie byliśmy tak blisko, jak jesteśmy dzisiaj. I to jest bardzo dobra nowina. Ale Jezus mówi o tym, żebyśmy w ten sposób się nie ekscytowali tego typu wydarzeniami, bo chociaż one, każde z nich faktycznie zapowiada Jego przyjście, bo wierzę, że pragnieniem Bożego serca jest zakończyć te wojny i zakończyć tą całą niesprawiedliwość. I ja osobiście to dziwię się, że Bóg jeszcze tego nie robi. Ale ma ku temu swoje powody serca, że jeszcze pozwala, by to wszystko zło jeszcze się działo. Jeszcze gdzieś pewne rzeczy muszą się dopełnić. I jestem przekonany, że chociaż my cierpimy jako ludzie, patrząc na to całe nieszczęście, zło i wojny, to Boże serce jest jeszcze bardziej utrapione niż nasze. Bo Bóg, który jest najbardziej współczującą istotą, który widzi nasze nieszczęścia, On je odczuwa. Bo tak jak my patrzymy na kogoś cierpiącego, czy my też cierpimy? No cierpimy. Nawet nieraz cierpimy my bardziej, kiedy widzimy kogoś, jak cierpi, niż gdybyśmy my cierpieli. Nieraz człowiek by się chciał zamienić z kimś na to cierpienie, bo bardziej cierpi, jak widzi. A wyobraźmy sobie, że Bóg, który ma tak wrażliwe serce, widzi całe cierpienie tego świata. No ja jestem pełen zadumy, jakież Bóg musi mieć niezwykłe powody, że pozwala, żeby to jeszcze wszystko trwało.
I sam w tym wszystkim cierpi, ale dla jakiegoś niezwykłego powodu jeszcze czeka. I dalej Jezus mówi: gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się. To bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. I kiedy mielibyśmy nadzieję, że kiedy te wojny już się będą dziać, to znaczy, że za chwilę już się skończy. A Jezus mówi: no nie. To musi się wszystko wydarzyć, ale to jeszcze nie koniec. Wtedy rzekł do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu i będą wielkie trzęsienia ziemi, miejscami zarazy i głód i straszne widoki i znaki ogromne z nieba. I to wszystko będzie się dziać i mówimy: intensywność tych wojen, tych głodów, tych zaraz, tych trzęsień ziemi, to wszystko widzimy, że coś się zbliża. I nie trzeba być człowiekiem religijnym. Naukowcy jak patrzą na przyrodę, mówią: no to dłużej ta planeta nie wytrzyma. Te kolejne wojny, kiedy ludzie z branży politycznej patrzą na to, co się dzieje, jak te kolejne narody przeciwko sobie powstają, kiedy jedna wojna przestaje nas już boleć i rozpoczyna się kolejna i właściwie jakby była jeszcze jedna, to też się zmieści i niektórzy w tym też upatrują swoją szansę, bo to jest niezwykłe, że kiedy większość ludzi jest przeciwko wojnom, to niewielu wybiera te wojny i te wojny się dzieją. A później ci wszyscy cierpią dla jakichś partykularnych interesów. I te wojny będą, ale one nie są znakiem końca. Wolelibyśmy, żeby były. Żeby ta wojna i ta wojna mówiły nam o tym: Jezus przychodzi i możemy spojrzeć na zegarek i powiedzieć: no, jeszcze chwilę wytrzymamy. Nie wiemy ile. Jako adwentyści mówimy o przyjściu Jezusa. Tak naprawdę również apostołowie też byli adwentystami. I sam Jezus był adwentystą, bo też mówił o swoim przyjściu. Zatem to jest piękna nowina, która mówi, że pewnego dnia to wszystko się skończy. Ale nie wiemy kiedy. I moim takim bardzo gorącym apelem jest, żebyśmy jako Kościół nie podgrzewali swoich emocji tymi kolejnymi wydarzeniami i wojnami. Bo Jezus mówi, że to wszystko musi się stać najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. Gotowość na Jego przyjście to jest radość naszych serc. My nie wiemy kiedy i nie wiemy jak. Ale to jest pewne, że On pewnego dnia nas spotka. I to, że się nie musimy tego bać, to jest ta największa różnica. Ta największa wojna, która rozpoczęła się w niebie. Ta wojna, która spowodowała wszystkie inne wojny. To jest wojna, której nie musimy się już więcej bać. Kiedy otwieramy Biblię, to niezwykłe jest to, najpiękniejsze, że chociaż ten mecz jeszcze trwa, ale my już wiemy, kto ten mecz zwycięży. I nawet jeżeli w naszym życiu nieraz może się wydawać, że to nie wygląda dobrze, to Bóg mówi: ja już zwyciężyłem. I to jest ten niezwykły pokój w obliczu wojny, że nawet kiedy sytuacje nie wyglądają dobrze, nawet kiedy w naszym życiu się wali, nawet kiedy my sobą jesteśmy rozczarowani, bo w naszym zbawieniu nie chodzi o to, kim my jesteśmy i co my robimy, jacy my jesteśmy święci i gotowi, tylko w naszej wojnie chodzi o to, czy zaufamy, że Bóg naprawdę zwyciężył. A kiedy otwieramy Biblię, to widzimy, jak to się kończy. I to jest najlepsza nowina. Bóg powiedział, zanim to się wszystko stało, jak to się zakończy. Że ta wojna i każda inna, to jest zdanie, które usłyszałem zaraz na samym początku, kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Każda wojna pewnego dnia się kończy. Niektóre wojny są długie. Niektóre wojny trwają
za długo. Niektóre wojny pochłaniają ludzi, którzy nie dożyją końca tej wojny, ale każda wojna, nawet najgorsza, kończy się pewnego dnia. I zarówno wojna w Ukrainie, wojna w Palestynie i ta największa wojna też się skończą. I to jest myśl, która dodaje otuchy. Bo nawet jeżeli dzisiaj w naszym życiu toczy się jakaś wojna, to ona się skończy. Tylko trzeba chwilę zaczekać. No a co zrobić, jeżeli wojna zagląda tak bardzo blisko do naszego życia? No to mogą być te różne wojny. To mogą być te wojny takie toczone osobiście, te wewnętrzne. Ale gdybyśmy mieli się bardziej skupić na tych wojnach takich z karabinami, z tymi, gdzie ludzie giną, gdzie trzeba uciekać. I tu jeszcze raz powiem, dopóki nas coś nie spotka, to nie wiemy, jak się zachowamy. Warto się z taką myślą oswoić. My sobie możemy mówić, a ja to zrobię to i tamto. Przyjdzie ten dzień i okaże się, że jednak zachowujemy się inaczej. Spokojnie. Nawet kiedy rozczarowujemy siebie, to nie rozczarowujemy Boga, bo On wiedział, jak się zachowamy. Więc to jest też dobra myśl. Bóg nie będzie zaskoczony tym, co my zrobimy. Ale kluczem jest, co robimy z tym dalej. To są też momenty, kiedy okazuje się nasza wiara. Bo pięknie jest wierzyć, no znowu tutaj zacytuję wasz tekst przewodni. Bóg jest miłością. Dobrze jest wierzyć, że Bóg jest miłością, kiedy jest wszystko dobrze. To wszystkim dookoła możemy opowiadać, że Bóg jest miłością. Ale kiedy przychodzą wojny, te duże i te małe, czy wtedy też widzimy Boga miłości? Czy czujemy się nieraz rozczarowani? Dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej? Najciemniejsza noc mojego życia, kiedy przychodzi zła wiadomość. Kiedy przychodzi zła wiadomość i do tamtej pory słyszałem wiele razy, że ktoś modlił się całą noc. I myślałem sobie, jak to możliwe? Ale powiem wam, że kiedy przychodzi prawdziwy problem w życiu, to wtedy nagle dowiadujemy się, jak to jest modlić się całą noc. I wtedy człowiek przechodzi szybki kurs przechodzenia przez trudności. Wcześniej tylko czytał, no otwieramy sobie Stary Testament, tam armia ruszyła jedna, tu jakaś bitwa miała być. Wiecie, to wygląda jak jakaś tam historia taka, a zresztą wiemy, jak się coś kończy, więc też inaczej się taką historię czyta, kiedy wiemy, kto tą bitwę wygrywa. Ale kiedy to jest twoja bitwa, twojego życia i nie wiesz, jak to się skończy, emocje są inne. I pamiętam tą moją noc, kiedy człowiek nie zmrużył oka i kiedy bije się z myślami. I pytanie, Boże, gdzie Ty jesteś? Dlaczego mnie teraz nie słyszysz? I to jest ta największa bitwa, którą nieraz toczymy w życiu, o to, żeby zaufać, że Bóg jest miłością. To jest ta bitwa, którą toczyła Ewa tam pod drzewem. To jest ta bitwa, którą ona wtedy przegrała. Czy Bóg jest szczery wobec nas? Czy Bóg ma dobre myśli o nas? Wąż ją przekonał, że Bóg coś próbuje ukryć przed wami. Czy my dzisiaj z perspektywy tych tysięcy lat, tej wojny, która wciąż trwa, tej bitwy, którą my toczymy w życiu, czy jesteśmy w momencie kryzysu gotowi zaufać, że Bóg naprawdę jest miłością, że Bóg, że Jemu naprawdę można ufać? To jest tak naprawdę największa wojna, która toczy się w tym całym świecie, że Bogu można zaufać. I kiedy te konflikty, te zbrojne gdzieś pojawiają się coraz bliżej, to wywołuje wielkie emocje. Nie widziałem samej wojny, ale widziałem ludzi, którzy uciekają. Około 15 razy jechaliśmy do Lwowa autobusem, żeby tam zabrać tych, którzy często tylko z reklamówką uciekali z terenów, gdzie spadały bomby i nie wiadomo było, co dalej. I
to nie była ta wojna, która działa się gdzieś tam na froncie, gdzie żołnierze w okopach, ale to była ta wojna, obraz tej wojny, te odłamki wojny, gdzie kobiety z dziećmi i tylko z jakąś małą siatką, bo jak zabrać całą walizkę, kiedy ma się dwójkę i trójkę dzieci? I jedziesz i nie wiesz gdzie. I mimo, że ja byłem po tej bezpieczniejszej stronie, gdzie to my przyjeżdżaliśmy na chwilę, żeby wyjechać i komuś pomóc, ulżyć, zabrać, ale te obrazy gdzieś tak bardzo były w mojej, cały czas są przed moimi oczyma. I co ty zrobisz w obliczu kryzysu? I wtedy okazuje się nasza wiara, właśnie kiedy przychodzą trudności i kiedy zaczyna się wojna. Jeszcze jedna taka myśl i takie może pytanie, co zrobić, kiedy zaczyna się wojna? Co zrobić w obliczu takich konfliktów? Dzisiaj no, znowu jesteśmy w miejscu, gdzie na szczęście wojna jest gdzieś tam daleko. Na szczęście cały czas Pan Bóg powstrzymuje te wiatry. Ale co zrobić w momencie, kiedy kryzys zajrzałby w miejscach, do których się nie spodziewamy? Ja postrzegam Bożą odpowiedź, taką biblijną radę, kiedy zaczyna się niebezpieczeństwo, to po prostu uciekaj. To jest pierwsza biblijna rada. Co może być przedziwne, ale nieraz Pan Bóg posługiwał się nawet niepokojami i prześladowaniami, dopuszczał je, żeby Ewangelia mogła się rozprzestrzenić. Pan Bóg dopuszczał takie okoliczności, co nie znaczy, że wojny są Jego zamysłem, nic z tych rzeczy. Natomiast taka biblijna rada. Jezus mówił, jak zobaczycie Jerozolimę otoczoną, to uciekajcie. Nie musimy zostawać męczennikami. Chrześcijaństwo nie polega na tym, że walczymy o jakieś kraje. Chrześcijaństwo polega na tym, że chcemy służyć Bogu. A Bogu służy się dużo lepiej, kiedy człowiek jest żywy i kiedy może pomagać innym, którzy też są żywi. I to jest też wyzwanie, czy jesteśmy gotowi zostawić wszystko, co mamy. Jeszcze raz wracając do tego obrazu, tych ludzi, którzy uciekają z miejsc, gdzie bomby spadają na głowę, i uciekają tylko z jakąś siatką, walizką, jedną. Nikt nie brał dwóch. Co wtedy zabierzemy? Co jest dla nas najważniejsze? Czy jesteśmy gotowi zostawić to wszystko? Czy życie bez tego wszystkiego, co zgromadziliśmy, wciąż ma sens? Do czego jesteśmy przyzwyczajeni? I takie biblijne pytanie, gdzie jest nasz skarb? Gdzie zgromadziliśmy nasz skarb? Czy ten skarb tutaj, ten na półkach, ten wyremontowany, ten pięknie wyglądający, czy to jest wszystko najważniejsze w naszym życiu? Czy jesteśmy gotowi iść gdzieś w nowe miejsce? Bo nieraz wiatry zawieją mocniej. Czy można się jakoś przygotować? No, mówiłem, że i tak będziemy zaskoczeni, ale jednak można się przygotować. Jest pewna biblijna rada. Na każdy konflikt, ten z karabinami i ten z wydarzeniami i ten z chorobami i ten z relacjami. I tutaj przeczytam fragment z listu do Hebrajczyków. Tam 4 rozdział i od wiersza 14. Mając więc wielkiego arcykapłana. Często czytamy ten fragment właśnie, żeby pokazać, że jest świątynia w niebie, że Jezus jest naszym arcykapłanem, ale to jest tekst, który mówi o przygotowaniu na trudności, które przed nami. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. I teraz sedno. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Więc ten tekst mówi, przychodźmy dzisiaj do Boga, do Jego tronu łaski,
żebyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Bo kiedy przychodzimy, jak to mówi przysłowie, jak trwoga, to do Boga, to nieraz to już aż tak dobrze nie zadziała. To już wtedy trwoga może być za duża, przerażająca i powalająca. Ale kiedy przychodzimy do Niego tak po prostu, tak każdego dnia, to kiedy przyjdzie ta trwoga, to znajdziemy łaskę i pomoc. Być może zdarzy się, że będziemy jeszcze uciekać. Może tak być, kto to wie. Ale nasza ojczyzna jest w niebie i nasz skarb jest w niebie. Więc nawet gdyby przyszło pewnego dnia, i tak wszystko zostawimy. Słyszałem o człowieku, przyjaciel rodziny, który musiał w swoim życiu dwa razy uciekać tylko z walizką. Całe życie ciężko człowiek pracuje, a później zostaje mu tylko to, co może załadować do walizki. I później znajduje się w kolejnym miejscu i znowu musi uciekać. A jeżdżąc na Ukrainę, jeszcze mi się przypomniało spotkanie z jedną rodziną, która wyjeżdżała. Jak zaczęła się wojna w Donbasie, to się przenieśli w okolice Kijowa, w okolice Buczy i Irpienia. I wtedy przyszła kolejna wojna i kolejny raz musieli uciekać i znowu stracili wszystko, co mieli. I mówili, do drugi raz. To musi być tak bardzo podcinające skrzydła. Te wojny, które zaglądają w nasze życie. I wtedy te Boże obietnice, one są tym, co dodają otuchy. Nie ten skarb i ta najlepsza obietnica. Każda wojna się skończy. Gdybyście mieli z tego zapamiętać tę jedną myśl, to każda wojna pewnego dnia się skończy. Te mniejsze wojny, ten ból i cierpienie, przez które teraz przechodzimy, pewnego dnia się skończą, bo każda wojna się kończy. Ale kiedy przychodzimy do Jezusa, przyjaźnimy się z Nim, to On jest tym, który daje nam łaskę i pomoc w stosownej porze i On jest tym, który gwarantuje, że On zwyciężył tą całą wojnę. I tam w Jego Królestwie pewnego dnia, gdzie nie będzie już żadnych wojen, gdzie otrze wszelkie łzy, gdzie może nawet już nie będziemy pytać, dlaczego coś się stało, jak zobaczymy piękne Jego Królestwo, jak spotkamy Jezusa, to wszystko będzie bez znaczenia. Te wszystkie trudności, te nasze niezrozumienia, dlaczego. Ta najważniejsza wojna została wygrana przez Jezusa. Jesteśmy po stronie zwycięzcy. Kiedy przychodzimy do kościoła, przychodzimy celebrować tego, który zwyciężył. Pieśń, którą teraz zaśpiewamy, która mówi o pokoju w sercu, została napisana przez misjonarza, który tytuł Pokój Niebieski. Misjonarza, który płynąc statkiem otrzymywał kolejne złe wiadomości. Jadąc na misję, otrzymywał wiadomości o śmierci swoich najbliższych. Kolejni. I jego pieśnią było to, że będąc z Bogiem, ma pokój w sercu. Cokolwiek się dzieje, jakikolwiek sztorm życia, jakakolwiek wojna. I kiedy nie znajdujemy słów w obliczu naszych konfliktów i wojen, ta pieśń była kiedyś dla mnie ukojeniem i wciąż jest. Kiedy najgorsze wiadomości przychodzą, czasem nie znajdujemy nawet słów, jak z Bogiem rozmawiać, ale zawsze możemy zaśpiewać pieśnią czyjegoś utrapionego serca, kto znalazł ukojenie u Boga. I jeszcze chwila i ta wojna, którą toczysz, skończy się. I wszystkie inne wojny też się skończą i ta największa też się skończy. A Jezus jest zwycięzcą i Jemu chwała.
za to, że zaprasza nas na swoją zwycięską stronę i do swojego królestwa. Chwała Jezusowi.